Sylwester to czas żegnania starego i witania nowego roku, najczęściej w akompaniamencie lecących pod niebo fajerwerków. Wybuchy sztucznych ogni oraz stoiska z petardami na stałe wpisały się już do świadomości rządnych emocji imprezowiczych. Najchętniej ludzie kupują baterie i malutkie korsarze hukowe. To idzie najwięcej tego i malutkie, takie drobne, najtańsze, jakie są. Duże zestawy jeszcze nie jest w tej chwili pora. Na pewno już się ludzie przychodzą, pytają, zapowiadają, że jutro będzie większy ruch. Nie każdy jednak jest skłonny wystrzelić w powietrze kilkaset złotych za niecałą minutę podniebnej wizualnej uczty. Dla tych są mniejsze petardy hukowe, dostępne już od kilkudziesięciu groszy za sztukę. Jedni strzelają, inni są temu zwyczajowi kategorycznie przeciwni. Na Facebooku powstają profile takie jak ten. Nie strzelam w Sylwestra. Dlaczego? Jak najbardziej popieram, biorę udział w takich wydarzeniach, udostępniam na Facebooku. Dla mnie w ogóle jest to trochę poroniony pomysł, żeby wyrzucić w powietrze kupę kasy, tak naprawdę narażając i siebie, i wszystkich dookoła na stres, bo nie tylko zwierzęta, ale i dzieci się boją. Pamiętajmy, aby w ten wyjątkowo głośny wieczór zadbać o nasze psy i koty. Przede wszystkim nie zabierajmy naszych pupili w tym czasie na spacer. Jeżeli już to ostatni spacer gdzieś tam koło godziny 9, bo myślę, że do tej pory jeszcze w miarę jest bezpiecznie, jeszcze nie ma tych strzałów. I trzeba pamiętać o tym, że nas męczy. W razie gdyby gdzieś tam ten wybuch się pojawił, żeby pies nam nie uciekł po prostu na ośle, bo on biegnie i nie patrzy. Dobrze jest udać się wcześniej do lekarza weterynarii, który na pewno da jakieś środki bezpieczne dla zwierzęcia, takie, które pozwolą mu po prostu przetrwać to w ciszy i spokoju. Nie przytulać psa wbrew pozorom, to jest takie ważne. Wszyscy jak się boimy, to tym pies tego przytulamy, głaszczemy. Nie, raczej odwracać uwagę, czyli gdzieś tam piłeczka, można włączyć radio, telewizję, żeby te ruchy nie były takie, to co słyszymy, takie dosyć intensywne. Odwracać uwagę.